Non-stop mamy, na pewno jest to nasze zło też, totalny bałagan. Liczenia, głosowanie. Więc ja naprawdę, bo są poematy na temat pani Kuczyńskiej, tego nie odnajduję, bo naprawdę jest bardzo miłą, ciepłą osobą. Dziękuję. My tu nie debatujemy nad kołem gospodyń wiejskich, czy zostanie, czy nie, tylko nad przewodniczącą rady. Tu. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Proszę bardzo, pan wójt. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzięki tym wcześniejszym wypowiedziom, które wyrwały, że tak powiem, z moich ust te słowa trafne pod adresem przewodniczącej, moja wypowiedź będzie o wiele, wiele krótsza. Rozpocznę od wniosku, może jeszcze jedną rzecz, ponieważ jestem organem wykonawczym, to kwestia merytoryczna. Wydaje mi się, że mam najwięcej do powiedzenia odnośnie pracy pani przewodniczącej Rady Gminy. Bo praca przewodniczącej Rady Gminy to nie tylko tutaj prowadzenie obrad, ale przede wszystkim praca na co dzień z organem wykonawczym. Może nie wszyscy Państwo radni sobie to uświadamiacie, ale przewodniczący Rady musi być dyspozycyjny i współpracować z organem wykonawczym w przygotowywaniu różnego rodzaju dokumentów, decyzji, uchwał, rozstrzyganiu próśb, skarg, wniosków itd. I w tym zakresie, drodzy Państwo, nie ma tu żadnych zastrzeżeń. Ja nie mówię tego jako osoba prywatna. Mówię to jako osoba publiczna. Mówię to jako osoba organu wykonawczego, która ma już jakieś doświadczenie. Ta współpraca, nie uniżając roli poprzednich przewodniczących, z tą panią jest najlepsza. Pani przewodnicząca wykazuje się tu przede wszystkim dyspozycyjnością w każdym momencie. Wykazuje się tutaj uczciwością, rzetelnością i traktuje swoją pracę jako pracę urzędnika, pomimo iż przewodniczący to praca społeczna. I tu nie ma żadnych zastrzeżeń do pani przewodniczących, proszę Państwa. Wszystkie sprawy przebiegają należycie. I to chciałbym tutaj z całą mocą podkreślić. To, że ktoś wyciąga tutaj inne nietrafne wnioski, niestety dokumentować tego nie mogę. Ale skoro jestem przy tym wątku, skoro tutaj pada stwierdzenie na posiedzeniu publicznym, popycha sprawy wójta. Odczucił wójt radny. Proszę Państwa, trzeba znać granice wypowiedzi osoby publicznej. Co to znaczy popycha sprawy wójta? A potem jest pretensja, że ktoś zabiega o swój wizerunek. To jest kolejne pomówienie. I mam prośbę, że tutaj nie jesteśmy z własnej inicjatywy. Jesteśmy tylko i wyłącznie z inicjatywy mieszkańców. I jak najbardziej opinię, którą przed chwilą usłyszeliśmy, to jest tylko cząstka opinii całej naszej społeczności. Musimy brać pod uwagę, czy chcemy, czy nie chcemy. I nie możemy stawiać się arogancko, bo my o tym decydujemy. Tak. My decydujemy, ale za moment te decyzje będą weryfikowane przez społeczeństwo. Dlatego proszę cedzić słowa, proszę Państwa, bo ja powiem osobiście, tym stwierdzeniem poczułem się przynajmniej nieswoim. Poczułem się obrażony i proszę nie mieć pretensji, jeżeli w pewnym momencie zdecyduję, że wystąpię do stosownych organów, które po prostu mają możliwość zaspokojenia znieważenia.
I ten wątek zakończę pytaniem. Co to znaczy popycha sprawy wójta? Proszę Państwa, idąc dalej, tak jak tu było wcześniej powiedziane, jest oczywiście taka prawna możliwość odwołania przewodniczącej Rady Gminy czy przewodniczącej Rad Miast i tak dalej. Ale odwołujemy nie przedmiot, a podmiot. I w związku z tym musi być stosowne uzasadnienie. Musi być pełna argumentacja. Natomiast tu jest próba wnioskodawców odwołać panią przewodniczącą w oparciu o błahostkę, o oczywistą omyłkę, czy nawet błąd, który siłą rzeczy przy tak wielkim zakresie pracy towarzyszy każdemu człowiekowi. Tak jak tutaj było powiedziane, nie myli się tylko ten, który nic nie robi. Było tutaj powiedziane, proszę Państwa, że przewodnicząca ma odpowiadać za wszystko. Nie. Pani przewodnicząca prowadzi obrady sesji z punktu widzenia organizacyjnego. I to jest zasadnicza różnica. Natomiast kwestie merytoryczne pozostają po stronie inicjatywy, czyli po stronie organu wykonawczego, który musi omówić w szczegółach każdy projekt uchwały. I zarzucanie tego, pani przewodnicząca, jest po prostu absurdalne. I trzeba tutaj powiedzieć, odnosząc się do tej błahostki, bo cóż się stało, że wdarł się błąd w projekt uchwały. Zabudowana, nie zabudowana. Nic się nie stało, proszę Państwa. I to się zdarza. I zdarzać się będzie. Dzisiaj również na tej sesji zmienialiśmy uchwały, bo pojawiały się oczywiste omyłki i błędy. Tak było, jest i będzie. I to, że wdarł się ten błąd, to jest tylko i wyłącznie wina organu wykonawczego. To jest tylko i wyłącznie wina pracownika, który przygotowywał tę sprawę. To jest również wina osób nadzorujących. Ale czy ten błąd powoduje, że mamy tego pracownika zwolnić? Proszę Państwa, jakaś miara. To, co również powiedział pan skarbnik, wystawia się armatę do zabicia muchy. Wszystko zostało wyjaśnione, gmina nie poniosła żadnej konsekwencji. Dlatego uważam, że ten wniosek jest absurdalny, nieuzasadniony i w ogóle nie powinien trafić, proszę Państwa, na obrady tej sesji. Bo to wszystko społeczeństwo obserwuje. Za chwilę, jeżeli dojdzie do odwołania przewodniczącej, to trzeba się liczyć z tym, że społeczeństwo zareaguje bardzo negatywnie. I przy takiej decyzji musimy przyjąć to z pokorą. My wszyscy możemy stracić zaufanie do społeczeństwa. Bo społeczeństwo nas wybiera i obserwuje. I nie można w oparciu o taką błahostkę krzywdzić osoby. Osoby oddanej społeczeństwu. I to nie jest, tak jak tu było powiedziane, nieobowiązkiem przewodniczącym. To jest właśnie obowiązek przewodniczący. Reprezentowania Rady Gminy na zewnątrz. Spotykania się ze społeczeństwem. Organizowania różnego rodzaju spotkań. Wspierania różnych grup społecznych. Prowadzenie tego wielkiego potencjału, jaki tkwi właśnie w kobietach. Proszę Państwa, pani przewodnicząca dowodzi, prowadzi grupę kobiet, która liczy około 450 osób. I robi to z wielkim zapałem. I to jest wielkie dobro dla naszej gminy. I dzisiaj taką błahostką chcemy skrzywdzić tą osobę. Chcemy skrzywdzić tego człowieka, który oddał się dla społeczeństwa, który stworzył tyle dobra przez tyle lat. Ja
ten wniosek traktuje jako próbę zepsucia dobra, które w naszej gminie jest. To jest nieocenione dobro dla naszego społeczeństwa. Dzięki pani przewodniczącej. Nie ma imprezy, nie ma uroczystości, nie ma spotkania, żeby pani przewodnicząca nie była obecna wspólnie ze mną. To jest nasz wspólny obowiązek i robi to znakomicie. Nie szczędzi czasu prywatnego. I tu próbuje się, proszę państwa, wmówić społeczeństwu, że jest bardzo źle. Proszę państwa, nie da się wmówić. Nie da się wmówić, dlatego że społeczeństwo jest rozsądne. Myśli, obserwuje. Umożliwiliśmy to w ostatnim czasie poprzez nagrywanie. I to będzie oceniane. Dlatego potraktujmy przewodniczącą Rady Gminy nie jak przedmiot, a jako podmiot. I dlatego w tym momencie, drodzy państwo, ja apeluję. Proszę, apeluję i zwracam się do rozsądku i do sumienia każdego z państwa. Nie róbmy krzywdy tej kobiecie. Bo poprzez wyrządzenie takiej krzywdy może dojść w tym organizmie do zniechęcenia do dalszej tak potrzebnej pracy w gminie Wola Krzysztoporska. Postawmy na szali osiągnięcia pani przewodniczącej i ewentualne łachostki. I w taki sposób oceniajmy panią przewodniczącą. Ja nie chcę tutaj wymieniać błędów wszystkich, ale wszyscy jesteśmy narażeni na popełnianie błędów. Ale to nie jest błąd, na podstawie którego można wymierzyć taką armatę, na podstawie którego można odwołać znakomitego przewodniczącego Rady Gminy. I to nie jest błąd, na podstawie którego można skrzywdzić tego człowieka. Dziękuję bardzo. Obserwuję tę obradę chyba najdłużej i naprawdę obserwowałem prawie od początku tej kadencji. Bywało faktycznie różnie, ale w większości to, co zostało przedstawione w uzasadnieniu, dokładnie tak było. To były nienagrywane. Jeżeli ktoś rzetelnie podejdzie i obejrzy nagrania, dokładnie to samo stwierdzi, co było tutaj dzisiaj powiedziane. Pomijając wszystko, co dzieje się poza budynkiem, jeżeli chodzi o panią Bogusię, to jak najbardziej. Panie wójcie, mówił pan o pomówieniu, to proszę zobaczyć 40 minutę z 38 sesji, w której pani przewodnicząca wyraża opinię na temat tego, co pan mówi. Nie powinna zabierać głosu, ponieważ powinna prowadzić tylko i wyłącznie obrady rady w sposób organizacyjny. Dokładnie taki, 41 minuta. Proszę pana, nie zgadzam się. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca jest radną i w każdym temacie ma prawo się wypowiedzieć tak długo, jak chce. Dziękuję. Dziękuję, kończę już tą dyskusję. Myślę, że... Jeżeli państwo pozwolicie, to mój zastępca, ja tylko wrócił się, bo już nie będę wywodu robić. Proszę bardzo, to jest artykuł, który została naprawdę znieważona i tak jakby zlekceważona wobec tego społeczeństwa. Wobec tego społeczeństwa. A to ja złożyłam, znaczy się, do prokuratury, tak jak wspomniał pan Plich, ale po pierwszym waszym tu złożeniu tego wniosku o odwołanie. Bo czułam się w tym momencie urażona. I dlatego to uczyniłam. Ja nie mam 15 lat, kochani, żebyście wsiadali na mnie jak na garbatego konia, że tak powiem. I ten artykuł mnie bardzo zbulwersował. Dzwoniłam do pani redaktor. Było tak, czy nie było? Pani redaktor, proszę szczerze powiedzieć, że mówię, proszę panią, no nie wiem, ja złożyłam wniosek, ale złożyli państwo również wniosek o anulowanie tego, proszę państwa. I proszę pana, tak, że nie czujcie mnie tutaj. Nie czujcie. Proszę pani redaktor. Nic więcej. Ponieważ jestem autorką tego artykułu, to bardzo chętnie się odniosę. Rozumiem, że zarzut znieważenia nie dotyczy autora artykułu, bo ja przedstawiłam tylko fakty, które były
podczas obrad sesji i rozumiem, że pani przewodnicząca nie ma pretensji, nie, że tak się opisała sytuację. Nie, nie. Bo były strony obydwie, że tak powiem, przywołane, więc było i zdanie pani przewodniczącej i tych, którzy złożyli wniosek, więc rozumiem, że to, że do artykułu nie ma pani zastrzeżeń. Nie, 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 absolutnie, to po prostu do wypowiedzi nawet pana radnego. A jeżeli państwo was interesuje, jaki wniosek złożyłam, to ja go mam przed sobą. Ale uważam, że koniec dyskusji, zakończmy temat, przystępujmy. Czy pani po tym wniosku z gazety poczuła się obrażona, czy wcześniej? To nie rozumiem, bo myśmy anulowali to, więc właśnie cały nie rozumiem, na czym jest dyskusja. Zakończmy już temat. Proszę po kolei. Skończy pani przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Proszę bardzo, pan Wiesław. Do pani przewodniczącej. Bo w momencie, kiedy ja mówiłem, to pani... Proszę o ciszę. Odnośnie, że później powiedziała pani, że w późniejszym okresie się pani do tego usługuje, jak pani przemyśli. Czy w tej chwili pani przyjmuje, czy to już nie? Ja nigdy na nikogo się nie gniewam. Wy możecie nawet mówić sobie o mnie cokolwiek, ale tu jest ewidentne znieważenie, zniesławienie i znieważenie. A do każdego przychodzę, gdziekolwiek jestem, podaję rękę, dzień dobry, byliśmy na imprezie, zaprosiłam nawet, chodźcie, częstujcie się i koniec. Ja nie, to nie jest w mojej wierze, żeby się na kogokolwiek gniewać, bo z wami wszystkimi rozmawiam. Przepraszam, że mam pójść, ale akurat taki. Dziękuję bardzo, zakończam już tą dyskusję. No i niestety, ale wniosek jest, musimy poddać pod głosowanie, może przeczytam regulamin. Regulamin głosowania wniosku w sprawie odwołania funkcji przewodniczącej Rady Gminy. Rada Gminy odwołuje przewodniczącego bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym. Karty do głosowania sporządzone według jednolitej formy zawierają brzmienie. Wpisuje się stwierdzenie. Karta do głosowania w sprawie wniosku o odwołanie radnego z funkcji przewodniczącego gminy Wola Krzysztopolska oraz pytanie, czy jesteś za odwołaniem radnej Marii Głowackiej z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Wola Krzysztopolska. I umieszcza się dwie jednakowe kratki. Jedna nad wyrazem tak, druga nad wyrazem nie. Karty do głosowania zaopatruje się pieczęcią Rady Gminy. Głosowanie przeprowadza trzyosobowa komisja skrutacyjna wybrana spośród radnych. Punkt 4. Radny głosuje poprzez postawienie znaku X w kratce nad wyrazem tak, opowiadając się w ten sposób za odwołaniem przewodniczącej rady, lub w kratce nad wyrazem nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko odwołaniu przewodniczącej rady. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi znak X jednocześnie w kratce nad wyrazem tak i w kratce nad wyrazem nie, B nie postawi znaku X w kratce nad wyrazem tak ani nad wyrazem nie, wypełnił kartę w sposób niezgodny z ustęp pierwszym, jego głos uważa się za nieważny. Kart całkowicie przedartych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Karty wyjęte z urny, niesporządzone przez komisję skrutacyjną, są kartami nieważnymi. Przewodniczącego rady uważa się za odwołanego, jeżeli w głosowaniu za jego odwołaniem opowiedziało się znaków X w kratce nad wyrazem tak więcej niż połowa radnych obecnych na sesji z zastrzeżeniem ustawy pierwszej. Odwołanie stwierdza się uchwałą Rady Gminy. Także czy wszyscy rozumieją to? Oto trzyosobową komisję, proszę. Pan Dariusz przyjmuje? Odżywał Wiesław. Odżywał? Moment, bo nie chcą. Pan Darek przyjął. Przyjął, tak? Pan odżywu? Mogę przyjąć. I trzecią osobę. Andrzej Kłosa. Andrzej Kłosa.
Chciał być, to jest. No to już nie ma przerwy. Proszę bardzo, komisja. Poproszę może nie... Przesiądźcie się na chwilę. O, przesiądź się nami. Proszę bardzo, może teraz przegłosujemy skład komisji. Kto jest za obecnym składem komisji? W osobach pan Dariusz Pytka, pan Wiesław Grzyłów i pan Andrzej Kłosa. Jeszcze raz, proszę podnieść. Wszyscy jednogłośnie. Może ma taki, żeby to usprawnić, to może w następnym pomieszczeniu zrobić, żeby komisja usiadła i żeby to było pan troszeczkę tak. To są kamery, żeby społeczeństwo też widziało. Ale jest głosowanie tajne. Ale czytam przewodniczący. Głosowanie tajne. Tak jak było wtedy przy moim zdaniu. Obok pokoju radny wychodzi, bierze i głosuje, wrzuca do urny. Bierze tylko. Trzymaj te kartki, żeby nie było, że gdzieś wyniosłem. Właśnie tam kamer nie ma. Właśnie nie było tam kamer. Przepraszam, że tyle, ale akurat... Krzesiński Jerzy. Nie,
Tak,
Szanowni radni, szanowni państwo, przeczytam protokół komisji kwalifikacyjnej z obliczaniem głosów, głosowania tajnym, odwołanie radnej Marii Głowackiej z funkcji przewodniczącego Rady Gminy Wola Wszystkopolska sporządzony w dniu 16 października 2013 roku. Komisja w składzie Bytka Dawid przewodniczący, Odrzymów Wiesław członek, Płosa członek. Stwierdza, że obecnych na sesji uwolnieniu do głosowania było 15 radnych. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Oddano głosów 15, w tym ważnych 14, nieważnych 1. I głosów bez dokonania wyboru wstrzymających się nie. Bezwzględna większość głosów wynosiła 8. W ilości głosów ważnych za odwołaniem pani Marii było 7, przeciw odwołaniu pani Marii jest 7. Powyższa komisja stwierdza, że pani Maria Głowacka nie została odwołana z funkcji radni, wybrał was społeczeństwo, wszystkich szanuję, ale za ten głos dziękuję. Dziękuję wam wszystkim tutaj zebranym, jako mieszkańcom gminy Wola Krzysztofolska. Dziękuję wszystkim, nawet tu nieobecnym, że mnie obdarzają takim zaufaniem, takim wsparciem. Doświadczyłam to, powiem, podzielę się z wami, nawet wchodząc tu w poniedziałek do urzędu gminy. Starszy pan z laską mieszkaniec Woli, otwieram drzwi i mówię proszę, a on do mnie zwraca, to jest nasza pani przewodnicząca. Powiem szczerze, że po prostu stawiły mi łzy w oczach. Podziękowałam temu panu i mówię, ja nie jestem paniem, ja jestem normalnym człowiekiem, tak jak pan i wielu z nas. Dlatego dziękuję, te słowa podziękowań kieruję do całego społeczeństwa za to wsparcie, za ciepłe słowa, za wszystko i uważam, że szanowni radni, czynię to z dobrej, nieprzymuszonej woli. Nie liczę tu na jakieś korzyści majątkowe, czy jakieś, że ja tu wzbogacam się przez tą dietę, którą otrzymuję jako przewodnicząca. Bo staram się te pieniądze, które otrzymuję, gdziekolwiek jestem, staram się z nimi dzielić. I mogłabym tu setki osób przyprowadzić na dowód, że nie jestem tu dla pieniędzy, kocham to, co robię i społeczna praca przynosi mi wielką radość, satysfakcję. Jest dowodem, że 36 lat byłam w kole gospodyń wiejskich. Cały czas współpracowałam i współpracuję z Ochotniczą Strażą Pożarną i z młodzieżą i z wszystkimi, kim tylko jest to możliwe. I obiecuję, że będę się starała do końca swojej kadencji, jeżeli wytrwam, jeżeli Pan Bóg mi pozwoli, dać tą siłę. Także będę was naprawdę zawsze wspierać i dziękuję za wszystkie ciepłe słowa kierowane pod moim adresem. Jeszcze raz wielkie z duchu podziękowania. Informacja o realizacji danych planów na lata 2012-2013.
Proszę Państwa, wszystkie Państwo te informacje, posiadacie. Chciałbym tylko w szkieletowym zakresie powiedzieć, czy przeczytać właściwie najistotniejsze te sprawy. Otóż lata 2012-2013 działało na tej naszej gminy 5 szkół podstawowych samodzielnie, jedna w zespole szkolno-gimnazjalnym w Woli Krzysztofowskiej, dwa gimnazja, jedno w Wolminie, drugie właśnie w tym zespole szkolno-gimnazjalnym w Woli Krzysztofowskiej oraz jedno publiczne przedszkole samorządowe. W tamtym roku szkolnym, czyli 2012-2013, uczęszczało uczniów 1152 oraz 358 przedszkolaków. Niestety ta liczba się zmniejsza, bo pamiętam jeszcze 8-7 lat temu uczniów razem było 1500, nawet w dzisiejszym chwili to było 1500 w sumie uczniów, czyli co roku taka jest tendencja, że była klasa, właściwie prawie dwie klasy. Najwięcej dzieci w szkole podstawowej uczyło się oczywiście tutaj w Woli Krzysztofowskiej 255 uczniów. Na drugim miejscu, jeżeli chodzi o liczebność, to szkoła podstawowa w Gąblinie, 204 uczniów, następnie szkoła podstawowa w Bujnach 81, Krzanów 59, Bogdanów 60. To są sami uczniowie bez, tak powiem, zerówek. No, zerówka, jeżeli chodzi o oddziały zerówkowe, to w Woli Krzysztofowskiej 41 uczniów, dwie klasy, w Gomulinie również 3 klasy, 66 uczniów, a poza tym to średnio tak przypada na szkołę około od 15-13 do 20 paru przedszkolaków.